Tygrysek i Matylda. Lisica Matylda, jak wieść gminna niesie, była najpiękniejszym zwierzem w całym lesie. Barwa jej futerka ruda niesłychanie podziw budziła powszechny, zachwyt i uznanie. Matylda komplementy lubiła niezmiernie. Przyjmowała pochwały, ciesząc się płomiennie, dbała o swą urodę i wygląd codziennie. Wdzięczna za ten powab naturze niezmiennie. Lubiła się przeglądać w lustrach swych domowych, chodziła krokiem modelki po wszystkich pokojach, czując się niczym na wybiegu w samym Mediolanie, kiedy wszystkie lampy domowe świeciły tylko na nią. Jej dom wyglądał z dala niczym latarnia morska. Mógłby drogę wskazywać zgubionym i błądzącym, tyle świateł bowiem Matylda wieczorem zapalała, by w ich blasku się mogła pławić jej uroda cała. Nie raz i nie dwa tygrysek patrzył na to zniesmaczony, myśląc, ile prądu Matylda marnuje w swym domu. Kiedy bowiem w salonie czesze futro swoje, równie rozświetlone są inne wszak puste pokoje. Wieczora pewnego tygrysek ruszył w drogę. Długo byłem cierpliwy, lecz tak być nie może. Nie mogę tolerować tego marnotrawstwa. Patrzeć na to spokojnie, gdy sprzeciw mój wzrasta? Jak pomyślał, tak zrobił. I przygotowany we wszystkie ważne argumenty razem z wykresami, zapukał do drzwi lisicy domku uroczego. Jak zwykle ewidentnie zbyt rozświetlonego. Otworzyła lisica z gracją przeogromną. Lekko zdziwiona wizytą, ale z miną skromną, zaprosiła tygryska i gościnnym gestem zaproponowała przy stole jeżynę z agrestem. Pięknie było u lisic. Każdy wam to powie. Wysmakowane meble, dobrane w kolorze. Dywany i tapety wedle gustu damy, a luster znacznie więcej niż w sklepie z lustrami. Dodatkowo w zakątku każdym mieszkania onego pełno było lamp i lampek rozmiaru wszelkiego. I wszystkie absolutnie, bez wyjątku wcale, od tych stojących pościenne świeciły się stale. Tygrysek, no nieśmielony blaskiem tym nadmiernym, zaczął bardzo powoli, ale głosem pewnym. Matyldo, twoja uroda jest wręcz powalająca. Czy to w blasku gwiazd nocą, czy w promieniach słońca. Rozumiem, że uwielbiasz patrzeć w swe oblicze. Luster i żyrandoli w tym domu nie zliczę. Po co jednak? Powiedz mi, Matyldo moja, marnujesz tyle energii, która tak jest droga. Czy wiesz, że oszczędzanie i to wszak podstawa, by codziennie samemu los świata poprawiać? Jeśli wychodzisz z łazienki, kończysz garderobę, zgaś proszę światełko, zanim ruszysz w drogę. Tu tygrysek wykresy pokazał wszelakie. Opowiadał, tłumaczył i rysował grafik. Argumenty znajdował takie, jak potrafił, mając nadzieję wielką, iż z przesłaniem trafił. Lisica wysłuchała wszystkiego z uwagą. Do głowy jej nie przyszłoby posprawdzać samej, jak ważne jest energii wspólne oszczędzanie. Teraz obiecała sumienną poprawę. Świateł gaszenie dość szybko dało skutek wielki. Spodobała się Matyldzie ta oszczędność energii, bo świateł mniej zapalając, dużo mniej płaciła. Więc mogła na urodę wydać, co zaoszczędziła. Każdy z nas może podobnie pomagać planecie, gasząc światło nadmierne. Sami dobrze wiecie, że wszystkim ta sprawa powinna być bliska.
wzorem lisicy Matyldy i wzorem tygryska.